Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Harry Potter Wizards Unite. I w tym odcinku powiem Wam wszystkie 7, może 8 punktów, które Was prowadzą do szybszego ogarnięcia samej gry. I to są bardzo kluczowe elementy. Przede wszystkim macie takie tabliczki, nie? W grze na różnych terenach są tabliczki. Wiecie, one symbolizują tutaj tereny, powiedzmy nam określają kolor jakiegoś terenu. Ale po co to jest? To jest nic innego jak w tym świecie nest. W Pokémon Go mamy nesty i oczywiście w takim neście, w jakimś parku znajduje się, przypuśćmy, jakiś Pokémon i będzie jego dużo. Tak tutaj, na takim terenie, który nam oznaczy, będzie o wiele więcej takich obiektów, w tym przypadku znajdziek, które będą w tym terenie występowały często. I prawdopodobnie będą się zmieniać tak samo jak w Pokémon Go. Aktualnie na moim terenie jest teren czarnej magii i czegoś tam jeszcze. Ale wszystko po kolei. Bo oczywiście poza punktami chcę poprowadzić rozgrywkę. Do tej pory Pokémon Go było w języku angielskim. I tłumaczenie Wam wszystkiego było na miejscu i właściwie. Jednak jeśli chodzi o rozgrywkę w Harry Potter Wizards Unite, to jest troszkę inaczej. Bo ona jest w pełni po polsku. Więc jaki ma tutaj osoba cel, czytając po polsku wszystkie sformułowania, jakie historie w tej grze? To nie ma sensu, więc będę prowadził, jak powiedziałem, samą rozgrywkę, gameplay, jak i też triki, ciekawostki. I oczywiście razem będziemy tutaj prowadzić progres, jeśli chodzi o, wiecie, wzajemną wymianę relacji, co nam się podoba, czy też nie, lub też progres, czy jest to trudne, czy też łatwe, lub czy jest to nudne. Może tędy przejdę? Nie widzę tutaj przeciwwskazań. Kolejna sprawa. Nie wiem, czy widzieliście wcześniej. Były takie punkty jak... te znajdźki. Mamy znajdźki w grze. I przypuśćmy, na jednych jest taki promyczek do góry, a na niektórych nie ma w ogóle. To jest bardzo ważne. Ten taki color beam. To jest light beam. On jest bardzo ważny w grze. Jeżeli go widzimy... O, zwróćcie uwagę teraz. Mam jeden, dwa. Więcej nie ma? Nie ma. Co to jest? To jest moje. I super. Na tych dwóch punktach nie ma takiego kolorku, takiego, wiecie, światełka do góry. I jedno zniknęło. Dobra, przeżyjemy. Mamy drugie. I on, ja wiem, że jest z niskiego poziomu. Jeżeli mamy kolor żółty, to jest to poziom medium, czyli high. Później, jeżeli jest taki bardziej wpadający w pomarańcz, to jest poziom serve, czyli podwyższony. A jeżeli jest czerwony, to jest to poziom najwyższy. I to jest naprawdę godne uwagi. Tego jeszcze nie miałem chyba. Albo nie, raz miałem. I przede wszystkim, jeśli chodzi o wykonywanie czarów. Nie jest do końca ważne to, żeby wykonywać je szybko, ale dokładnie. Bo jeżeli wykonamy je, wiecie, tak szybko i nieprecyzyjnie, to będziemy mieć tutaj całkiem nieźle. I nigdy nam się to nie uda, wiecie, może nam uciec, może nam zniknąć, może nam przerwać oczywiście czar. Taka nieznajdźka. Więc tutaj warto raczej wykonywać te czary w pełni, dokładnie, niżeli na czas. O, właśnie, o wilku mowa. Mamy tutaj czerwone, znaczy w sensie żółte. I takie punkty są ważniejsze od tych zwykłych. I takie znajdźki, nieznajdźki mają podwyższony poziom tutaj niebezpieczeństwa. I tego kolesia jeszcze nie miałem. I zwróćcie uwagę, jaki to jest poziom. Wysoki. Prawie poczerwony. Tutaj definitywnie będę chciał zmniejszyć jej wpływ na mnie. To jest słabe. Słabsze. Będzie za proste. Użyję tego. I oczywiście to działa na 4 czary. Czyli 4 razy, jeżeli się przerwie, to nam wyzeruje działanie naszego eliksiru. Zielone, widzicie? Powoli, bez pośpiechu i mam świetnie. To oczywiście, jak widzimy, po lewej stronie jest licznik tego aktywności naszej podki. No tu już się nie udało idealnie, bo nie wiem, czy wiecie też dodatkowo. Każdy czar ma punkty. Na tych zgięciach są punkty, które muszą być jakby oznaczone, żeby wykonać dany czar w pełni, żeby nam zaliczyło. I teraz mamy dwa czary i zwróćcie uwagę, po krawędziach jest zielony. Wcześniej jakby nie skończyłem tego zaklęcia po lewej stronie.
zagiąłem po lewej stronie i po prostu nie wykonałem w pełni go. Tam był punkt, który Niantic oznaczył jako VM właściwy, żeby wykonać w pełni czar. Coś ta znajdźka jest niezbyt fajna. Cały czas ucieka. Jest świetnie. Jest moja czy znika? Jest moja. Przy czwartej próbie. Także trudne było, nie powiem. I to jest pierwsze znalezisko moje. Pierytek. Kolejna sprawa. Przy takich punktach warto mieć odpalone trzy rzeczy. W każdej rozgrywce warto mieć odpalone trzy rzeczy. Ja chodzę, więc świstokliki, dokładnie świstoklikufry. Warto mieć za każdym razem odpalone. Jeżeli mamy. Jeśli startujemy z grą, to osoby, które mają możliwość lub chcą poświęcić troszeczkę kasy na tą grę, to oczywiście odpalamy jedną rzecz. I tutaj jest dokładnie przedmiot, który się nazywa eliksir mózgowy buff. Komary. Eliksir mózgowy Barufia. To jest coś takiego jak Lucky Egg w Pokémonach. I oczywiście taki przedmiot daje nam dwukrotnie większy poziom expa za wszystkie pierwsze wpisy do rejestru. Czyli takie, wiecie, do Pokédexu. Także warto mieć go odpalonego w momencie, kiedy, przypuśćmy, staramy się otworzyć wszystkie świstokników, jakie mamy, bo, przypuśćmy, tam skumulowaliśmy kilka na raz, albo zamierzamy grać przez pół godziny po jakimś terenie nowym, odblokowując tu kolejne punkty typu nieznajdźki. Także, powiedzmy, możemy odpalić. Takie jedno, ja tam nie widzę problemu, użyj. Pół godziny, bierzemy to. Tego jeszcze nie miałem na tym poziomie. Jest kolorek żółty. Czyli jest podwyższone niebezpieczeństwo. Ale tego kolesia już walczyłem z nim. Dodatkowa kwestia. Ostatnio odcinek skończyliśmy na poziomie 4 levela. Jak zauważyliście, teraz mamy 7. Więc tak jak obiecałem, ta rozgrywka nie jest... Ojo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 j. Tutaj Protego, oczywiście ta rozgrywka jak sama walka polega na tym, żeby zaznaczyć polem konkretny punkt i później dopiero możemy wykonać czary. I za każdym razem, jak walczymy, to wykorzystujemy Protego. I co jest najlepsze, jeśli chodzi o porę dnia, aktualnie jeszcze chyba jest dzień, to możemy spotkać takie właśnie zwierzęta jak teraz, bestie. To są bestie. Ale w nocy możemy spotkać wilkołaki, jak i też wampiry. A to już jest przerąbane. Pokonaliśmy go. I oczywiście w trakcie tej walki można wykorzystywać tutaj potki na leczenie. Jeśli jest ciężki przeciwnik. Jest sporo punktów, ale jest tu teren właśnie, o którym mówiłem. Na terenie tego obiektu, w sensie parku, bo to oczywiście, jak mówiłem, jest gniazdo w Pokémon Go i to ma odzwierciedlenie właśnie w Harry Potterze. Że na tym terenie jest właśnie wiele punktów tego typu, jak widzicie. Czyli tych białych, jak śnieżnych niemalże. Także oprócz potki, którą odpalamy na expa, odpalamy również takie coś jak eliksiry. Czyli za każdym razem staramy się, żeby tutaj się ważyło cokolwiek. Także tu jest ważne, żeby to zawsze odpalić sobie przynajmniej raz, wiecie, dziennie, z uwagi na to, że są questy. Bo tutaj mamy questy, gdzie zawsze jeden polega na tym, żeby stworzyć wywar. Eliksir. Zawsze jeden taki jest. Mamy trzy i oczywiście za zebranie tych z questów przedmiotów, one się nigdy nie stakują tak, żeby nam pokazało komunikat: masz za dużo miejsca, wywal coś, nie? Właśnie kolejny element, który występuje w tej grze, a w Pokémonach nie, to to, że za każdym razem, jeżeli kręcimy Pokéstopa w Pokémon Go, to jest taka sytuacja, że nam pokaże wcześniej komunikat: masz już full bug, musisz go powiększyć lub tam usunąć rzeczy. A tutaj jest tak, że jak wciśniemy na gospodę lub też na cieplarnię, to nam ją przekręci, wrzuci cooldown, a i tak nie możemy nic zdobyć. I mamy fortecę. Tutaj mamy już, no, udało mi się pokonać trzeci poziom, w sensie drugi, nie skończyłem drugiego, trzeciego. I ja potrzebuję tylko, no, jeden, ale nie będzie trójeczka. Wyskoczyłem o level w górę, powinno być ok. Poziom tutaj damy sobie wstępnie trzeci. Co mi się podoba, to to, że można grać tutaj więcej osób. Czyli w tym przypadku nas będzie pięcioro. Ale oczywiście teraz gram sam. I przydałoby mi się tutaj w końcu wykorzystać naszą profesję. W sensie, wiecie, wybrać profesję. Jednak do tej pory się zastanawiałem, jak go wybrać. Dla gracza solowego najważniejsze jest to, żeby grać, wybrać sobie Aurora. Jeżeli gramy w duo, trio lub więcej,
to wtedy warto jakby wybrać sobie takie postacie, takie nasze profesje, żeby każdy spełniał swoją funkcję. A jak widzieliście taki czerwony punkcik na środku, to zawsze on nam definiuje, czy czar będzie wykonany w pełni. Czerwony punkt musimy oznaczyć, żeby dowiedzieć się faktycznie, jakie obrażenia zadamy. Tutaj musimy użyć potki. Trzeci poziom jest ciężki, jeśli chodzi o przeciwnika. I tutaj zawsze trzeba mieć jedną jakby rzecz na uwadze. W pobliżu, zaraz po walce, należy mieć koło siebie kilka właśnie takich gospód, żeby się przygotować do odnowienia energii. Gracze na wsi mają najlepiej, ale to za chwilę wam powiem, dlaczego. Udało się. To był tylko jeden, zwróćcie uwagę. Także jest ciężko na tym trzecim poziomie. Na siódmym poziomie postaci, ale bez profesji. Nie ma sensu się bronić nawet. Musimy skoczyć na wcześniejszy poziom, na inny poziom walki. Jednak może w innej lokalizacji. Dobrze się złożyło. Jesteśmy w lokalizacji, gdzie mam akurat naszą cieplarnię. Także przydałoby się tutaj coś zdobyć. No, wyciągnij. Spoko, jak widzicie, pokazało nam, że nie możemy niczego zrobić. W sensie mamy stan rzeczy. Jednak nam każe wrócić za 5 minut. Mimo, że niczego nie zdobyliśmy. Uprawa. To jest to, co mnie teraz interesuje. Uprawiaj, lubczyk mamy. Waleriana, to jest rzadkie. 7 godzin może być. I teraz, jeżeli mamy stan naszej energii dużej ilości i wiemy, że później nie będziemy grać, to warto, wiecie, wesprzeć. Niech tutaj nasze pierdółka rośnie. Niech rośnie nam malutkie. Także to jest ważne zawsze, żeby to było w tej lokalizacji. Mamy 2 czerwone punkty, ja je chyba mam. Jednak musimy wrócić w drugą stronę. Do fortecy. I wygramy jedno tutaj zadanie, jedno wyzwanie czarodzieja na poziomie niższy. To jest budzący grozę czarnoksiężnik. I tylko jednego przeciwnika należy pokonać. Ale chyba nie wszystkie to są... To nie są komary. To są jakieś takie przyjazne muszki. Ale działają tak samo wnerwiająco jak komary. Gracz solo należy, żeby wziął tutaj zawsze profesję Aurora. Bo ona da mu więcej obrażeń i za każdym razem będzie miał lepsze predyspozycje do atakowania. Jeżeli wybierze inną postać, będzie tu się mordował strasznie, będzie miał tam lepsze, wiecie, akcje z potkami, z możliwością tutaj jakichś super ekstra pierdółek, nie. Będzie miał możliwość tutaj, powiedzmy, lepsze predyspozycje, jeśli chodzi o budowanie postaci na zoologu, czy też innych rzeczach. Jednak, jeśli chodzi o takie rzeczy jak wykorzystywanie w pełni profesji, nie wiem, gdzie skończyłem gadać, zanim kamera się nie wyłączyła, ale jeśli chodzi o sam fakt super efektywności, to jeśli chodzi o profesję, to Auror ma większe obrażenia, ma super efektywność do czarnej magii. Czarna magia ma tutaj, jest podatna o 250%, jeśli chodzi o obrażenia od Aurora. Jednak Auror jest podatny na obrażenia o takiej samej wartości od te stworki, które teraz walczyłem z nimi, to są bestie. Jeśli chodzi o zoologa, zoolog ma lepsze tutaj obrażenia w stosunku do bestii, ale są podatni na obrażenia od ciekawostek. Jeśli chodzi o profesora, to na ciekawostki, jednak jest podatny na czarną magię. Każdy ma jakąś słabość, każdy ma jakiś bonus. Większe obrażenia, oczywiście na korzyść naszą, z uwagi na to, że będziemy grać solo i będziemy starać się tu pokonywać nasze jakby wyzwania na fortecach. Tutaj też nie mam pewności, czy będą muszki, czy też nie, ale jakoś sobie poradzimy. Profesja. 2 punkty jeszcze możemy rozdać. Tutaj czy też nie? Bazowe. Właśnie, to widzimy bazowe statystyki, jeśli chodzi o gracza. Profesja, ja biorę to. I to jest aktualnie moje. I z tego co wiemy oczywiście, możemy odblokować na każdej profesji kilka punktów, jednak możemy korzystać tylko z jednej profesji na raz. Nie możemy korzystać z punktów na wszystkich innych. Lekcje. Bierzemy to. 4 możliwe.
co to jest. Wytrzymałość bierzemy definitywnie. I to będzie chyba na chwilę obecną tyle. Dokładnie. Jest już noc w grze. I podczas tego, tej oczywiście pornie. I jest noc w grze. Podczas tej pory aktualnie jest możliwość spotkania innych przeciwników. Tak samo jak w Pokémon Go. W Pokémon Go mamy duchy, tutaj są wampiry i wilkołaki. Odbierzmy wszystkie tutaj jeszcze nagrody. 8 na górze. I w pełni to jest 10 coinów na dzień. Tyle niemalże możemy cały czas zdobywać, chyba że wykonujemy tutaj osiągnięcia specjalne. Z tego co widzę, raczej nic nie wyjdzie z tych świsto klików, więc musimy to sobie na razie dzisiaj darować. Na chwilę obecną jeszcze mamy 2 punkty, które musimy zaliczyć wstępnie, jeśli chodzi o samą informację. Jak sami wiecie, mamy 5 co najmniej różnych kolorów gospód. Każda z nich to nie jest taki wybryk na Yantiku, że wybrał sobie taki, 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 tylko każdy tutaj, każda gospoda cechuje się tym, że daje nam różne obiekty, różne dania. Nie każdy gospodarz jest dla każdego miły na tyle, bo przypuśćmy nie może dać nam, przypuśćmy powiedzmy indyka, bo w jego terenie nie ma indyka. A przypuśćmy jeśli chodzi o kolor zielony naszej gospody, to jest, z tego co wiem, nazwa Dom Weasleyów. I ten dom, jako jedyny, daje nam właśnie danie z indyka, które jest najbardziej bogate w energię. Gospody za każdym razem, jeżeli na nie klikniemy, zawsze dadzą nam tutaj energię. Ale jeśli chodzi o cieplarnie, to nie zawsze otrzymujemy z nich energię. Ale zawsze jakieś korzonki i inne pierdółki. I ostatnia rzecz, ale nie mniej ważna, to jest rejestr. W rejestrze jest takie coś jak poziomy prestiżu. Prestiż był kiedyś praktykowany w Pokémon Go, jednak gymy zmieniły się całkowicie nie do poznania i prestiż znikł. Jak on wygląda? Mamy rejestr i w tym przypadku przypuśćmy mamy no jeden obiekt. Na ileś tam powiedzmy tutaj 2, 4, 5. Jest 5 obiektów. Jeżeli wszystkie z nich odbierzemy, znajdziemy, uzupełnimy rejestr jeśli chodzi o stronę, to u góry w momencie kiedy jest napisane chatka Hagrida po prawej stronie pojawi się nam obiekcie taki malutki, po którego kliknięciu obwódka naszej karty zmieni kolor. I to oczywiście są poziomy prestiżu, gdzie aktualnie jest to poziom brązowy, jednak każdy kolejny to jest przypuśćmy srebrny, brązowy, srebrny, złoty i tam w przyszłości może diamentowy. Wszystko jest możliwe. Pamiętajmy jednak, że w grze jest 60 leveli, także długo nam zajdzie do dobrnięcia do tego levela w krótkim czasie. Jeśli chodzi o ten odcinek, dosyć obszerny, jeśli chodzi o informacje, to na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał i widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku z przygód właśnie Traja. Już od tej chwili Traja. Trzymajcie się. Heja!